W 24. kolejce Decathlon 5. ligi Enea Energia Kozienice podejmowała Escole Warszawa. W sobotę 11 maja na stadionie w Kozienicach, zajmujący czwarte miejsce w tabeli gospodarze, rywalizowali z 11. zespołem stawki. Młody zespół ze stolicy do Kozienic przyjechał podbudowany dwoma wysokimi zwycięstwami. 7-2 z Watrą i 4-0 z Promną pozwolił Escoli wyraźnie oddalić się od strefy spadkowej. Był to drugi mecz tych drużyn. Jesienią Energia po trafieniu Damiana Bernata wygrała w stolicy 1-0. Trener Andrzej Kalinka musiał nieco przemeblować skład. Nieobecni byli aż trzej podstawowi obrońcy – Bartosz Ośka, Adrian Nowosadko i Bartłomiej Janiszewski. Od pierwszej minuty zagrali Kamil Kowalczyk, Dominik Trojanowski, Kajo Marquez, Mateusz Midziołek, Sebastian Durajczyk, Krzysztof Walisiewicz, Artur Sułek, Jan Imiołek, Michael Stigliano, Piotr Czerwiński i Damian Bernat. Już początek pokazał, że może to być otwarte i obfitujące w sytuację spotkanie. Minęła minuta, zagapiła się nasza defensywa i goście byli blisko świetnego otwarcia. Gospodarze szybko odpowiedzieli i już pierwszą stworzoną sytuację zamienili na bramkę. W 7 minucie wracający do składu po kontuzji Jan Imiołek wykorzystał doskonałe podanie Bernata i zdobył swoją pierwszą bramkę w barwach Energii. Grający swoje i ambitnie walczący piłkarze Grzegorza Kończyńskiego próbowali różnych sposobów, by szybko doprowadzić do wyrównania. Escola grała bardzo wysoko, potrafiła dłuższymi fragmentami utrzymać się przy piłce. Miała swoje okazje, czy to po ataku pozycyjnym, czy po stałych fragmentach. Energia nie ograniczała się oczywiście tylko do rozbijania ataków stołecznego teamu. Gospodarze swoich szans szukali głównie po szybkich wypadach. Jednak mimo kilku niezłych okazji, żadnej z drużyn w pierwszej połowie nie udało się już zmienić wyniku. Escola tuż przed przerwą miała dwie dogodne sytuacje, ale szczęście uśmiechnęło się do naszej drużyny. Na drugą połowę Kozieniczanie wyszli mocno zdeterminowani i to oni w pierwszych minutach dyktowali warunki i nadawali ton wydarzeniom na boisku. Na efekt ich dobrej gry nie trzeba było długo czekać. W 53 minucie ładną wymianą kilku podań zupełnie zaskoczyli Escolę. Drugą asystę zanotował Bernat, a jego podanie na gola zamienił Michael Stigliano. Dla brazylijskiego pomocnika to także premierowe trafienie w barwach Kozienic. Escola musiała zaryzykować i trochę bardziej się otworzyć, a to rodziło okazję do kontrataków. 5 minut później ponownie dał sobie znać najlepszy w tym sezonie strzelec Energii. Przechwyt na własnej połowie, Czerwiński zagrywa prostopadłą piłkę, a Damian Bernat w sytuacji sam na sam pewnie pokonuje bramkarza. To jego 19. trafienie. Ostatnie 30 minut spotkania obfitowało w kolejne sytuacje. Doskonałą okazję, by wpisać się na listę strzelców, miał Kajo Marquez. Piłkarze ze stolicy także mieli swoje szanse, choć nie aż tak dogodne. Następny cios Energia wyprowadziła w 69. minucie. Także przy tym golu udział miał Bernat. Zagrał do Piotrka Czerwińskiego. Kapitan Energii, który miał już wcześniej swoje okazje, tym razem wstrzelił się idealnie. Precyzyjne techniczne uderzenie i po niespełna 70 minutach gospodarze prowadzili już 4-0. Energia była pewna wygranej, ale nasi piłkarze mieli ochotę jeszcze postrzelać. W 76 minucie Czerwiński poszukał podaniem Eugeniusza Kołodziejczyka. Pomocnik, który wszedł na boisko 10 minut wcześniej, zdecydował się na indywidualną akcję. Ograł o ponad ćwierć wieku młodszych od siebie zawodników i przy odrobinie szczęścia, a dokładnie przy udziale Franciszka Rutkowskiego, piłka przekroczyła linię bramkową. Okazję na szóstą bramkę Energia miała w 85 minucie. W tej akcji brali udział wyłącznie zawodnicy wprowadzeni z ławki rezerwowych. Kolejno Kamil Piasek, Igor Stępień, Eugeniusz Kołodziejczyk, Łukasz Hebda, a bliski pokonania bramkarza był Marcel Korzeń. Gospodarze nie zdążyli wrócić i dobrze się ustawić i kilkanaście sekund później Escola zdobyła honorową bramkę. Piłkę za linię obrony dostał Kacper Nastałek i w sytuacji sam na sam pokonał Kowalczyka. Na tym jednak nie koniec strzelania. Wynik został ustalony w 89 minucie. Piłkę odebrał Filip Wziątek, akcję napędził Marcel Korzeń, a sfinalizował ją Eugeniusz Kołodziejczyk. Enea Energia Kozienice wysoko pokonała Escolę Warszawa 6-1. Zwycięstwo bardzo okazałe, ale nie był to ani łatwy, ani tym bardziej jednostronny mecz.